Jest kolejny sukces. Dzisiaj zobaczcie, będzie. No i właśnie po to tu przyszedłem, powiem wam, jest większy placek. W końcu może będzie jakaś fajna moneta. Może będzie jakiś fajny medal. Pociąg tam jedzie. Powiem wam, że ja sobie tak siedzę w młodziadku. Właśnie się psuje, strasznie szarpie, przerywa, nie wiem co się z nim dzieje. I wyjechałem na wykopki, mówię, gdzie tu iść? I powiem wam, że na chwilę muszę przerwać, bo jedzie jakiś rowerzysta. I zaraz się włączę, żeby nie myślał, że gadam sam do siebie. No i z samochodu znalazłem się prosto na polu, bo po prostu ten rowerzysta to był mój stary kumpel, którego już lata temu widziałem. A jak się rozgadaliśmy, to chyba z półtorej godziny już poszło w plecy. Trudno, ale to trzeba było po prostu, bo po tylu latach to nie można było przejść obojętnie koło siebie. Ja rowerem, on rowerem, ja na wykopki i tak od słowa do słowa. Ale nieważne, słuchajcie, bo ja wam w samochodzie chciałem pokazać to. To jest łąka, była taka, taki ugór, ja często dronem nad nim latałem. Między tamtymi moimi polami i tamtymi. Zobaczcie, zwałowana, zcięta, co tu się stało? Mówię, ja pierdzielę, jakie zarypiste pole będzie do chodzenia. No i co z tego? Chodzę, już pół zrobiłem, same druty, śmieci totalne, nie ma nic. Nie wiem, powiem wam, czy po prostu ta ziemia to weszło głębiej wszystko w ziemię, bo naprawdę za drutami głębokie doły kopię. Ale słuchajcie, w końcu jest coś, no pokażę to. Coś do pokazania, czyli obrączka ptasia, gołębia. No taka niebieska PL na pewno. I któryś tam 21, czyli całkiem świeża. Ale powiem wam, ja jestem w szoku. Tam przecież tyle monet wychodziło. Tutaj PRL-owskie takie pole, ja mówię, a tutaj zero. Ale bądźmy dobrej nadziei. No szok, powiem wam. To pole jest dziewicze, nigdy tu nie byłem i na pewno też nikt nie był, bo tu były trawy po pas, a i w tych trawach czasem zdarzyło się coś znaleźć. A dzisiaj jakby normalnie ręką odjął, nic nie ma, tutaj jest jakiś ogryzek. Patrzcie, chyba będzie pierwsza moneta. Cynkowa dycha. Ale nic na niej nie widać. No powiem wam coś nieprawdopodobnego. Ja pierdzielę. No dobra, no. Lecimy do następnego dołka, może się uda. Jest kolejny sukces. Dzisiaj zobaczcie, będzie PRL. A jak żeby inaczej. Idzie tu taki pani z psem. I już mnie pewnie słyszy. 81. Było tutaj do pozdrowień, ale już pozdrawiałem was i teraz już nie pamiętam kogo, także pozdrawiam ten piękny 81 rocznik. I druga moneta, lecimy dalej. Czy to będzie on, czy nie on? Niby to ładnie bije. Ale to znowu chyba PRL, powiem wam. Ja pierdzielę. A nie dość, że PRL, to jeszcze dojechany na maksa. Zobaczcie, co jest grane. Groszy, czegoś tam groszy, ale powiem wam, no, no może i przynarzekam, ale powiem wam, że naprawdę tutaj albo ta ziemia za głęboko to wszystko wchłonęła, już tyle lat nieuprawiana. No nie ma nic, no trudno. Ale już dzisiaj tu zostaje do końca, a koniec właśnie się zbliża. W tej chwili obszedłem pole całe, ale to pobieżnie, wiadomo. Tak wiecie, tak o, ślad przy śladzie. Mogłem coś pominąć, wiadomo, a tu jest jakaś krągłość i co to będzie? Kurde, co to jest za gaciak jakiś? Gaciak, dobra, mam gaciaka, super. Tu potrafi przez pół godziny nie jechać nic, a w jednej chwili raz, dwa, trzy już jadą samochody. Dosłownie powiem, pół godziny nieraz chodzę, nic kurczę nie jedzie.
No, dobra, ale właśnie powiem wam, że ja mam znowu jakąś krągłość. Tutaj widzę, co to będzie. Jakieś to grubsze trochę jest. Co to? No ja pierdzielę, to jest pierścień z zapalnika. Już takie coś jakoś tam wcześniej znalazłem, kilka filmów do tyłu. Jeden z pierścieni i zapalnika, no i tyle. No dobra, powiem wam dźwięk. Szybko 40. No, na arseniaka, powiem wam. I jest tutaj jakaś krągłość. Dobra, płaskie to. No guzikowo będzie, guzikowo. Guzikowo, arsenowo, w końcu, fan dnia. Piękny arseniaczek. No, teraz to można powiedzieć, że jakoś wrócę z takim lżejszym sercem do domu, bo no bo jednak wpadło coś fajnego. No, powiem wam, ale co dziwne, ten arseniak ma uszko. Jest inaczej zrobiony niż tamte wszystkie, co ja tutaj znajduję na moich ziemiach. O, teraz ładnie schnie. Kurczę, piękny. W końcu, tak sobie myślałem, po prostu taki, wiecie, kulawy dźwięk, ta 40 taka słabo, taka, że to będzie coś w te tematy. Także mamy arseniaka. Kolejny film, kolejny arseniak. Jeszcze kawałek zrobię w koło i kończę. Wie er es, wenn er nicht ruft, wenn es sich noch mich hat. Ein Mordutschner Wagen. Ich schnell ruft, wenn es sich noch mich hat. Ich kann. Dobra, patrzcie, to tak wypadło. Nie wiem, czy to widać. O, tutaj. Na pewno PRL kolejny. A jakże? A jakże by inaczej? No to tam 57. Rocznik, niech otwiera szampana. Pozdrawiam, chyba 57, czekajcie. Ta. Ludowa. No to powiem wam, że chyba koło normy nawet się zakręciłem. No, nie ma fenola, strucel, ale jeszcze chwila. A ten czego po moim niebie lata? Dobra, nieważne, słuchajcie. Ja do końca zmierzam, a tu się robi coraz ciekawiej, powiem wam. Zobaczcie, figureczka wpadła. Czekajcie chwilę. No. Ale fajna figurka. Nie dość, że jest cała, to powiem wam, że to jest jakby osoba jakby z psem, czy z czym? Bo to jakieś zwierzę stoi z tym. Jest podstawka. Kurczę, powiem wam, że jak chwilę pochodzę, jak się dorobię jakiegoś fenola, to może nawet z tego będzie jeden film. Jeszcze dronem zamierzam polatać, bo fajna pogoda dzisiaj. A pogoda, powiem wam, bajka.
Ja się za grubo ubrałem, nie? Zobaczcie, co to za anomalia są. Normalnie jest gorąco. No i blaszka. No i właśnie po to tu przyszedłem, powiem wam, jest większy placek. W końcu może będzie jakaś fajna moneta. Może będzie jakiś fajny medal. Albo może będzie kit jakiś. Jakieś gówno, zobaczcie. A teraz to już takie przester daje. Dobra, co to będzie? Moneta? Tak, moneta, ale już wiem jaka. PRL-a dzisiaj nie odczepię się od PRL-i, zobaczcie. 20 zł z tymi wieżowcami, czy jak to tam mówią. Przeważnie 7,6 to było. Nie pamiętam, czy... No tak, przeważnie pamiętam. Te monety to 76. Czekajcie, dotrę ją. No i miałem rację, powiem wam. 7,6. Nie wiem dlaczego, ale najwięcej właśnie tych dwudziestek i tych nowotków to jest 7,6 rocznik, nie? Także pozdrawiam wszystkie 76 roczniki. Gratuluję wam i sobie, że dożyliśmy do tych naszego wieku, do tych lat. 100 lat wam życzę sobie. Sobie to nie wiem, chyba nie mogę życzyć, ale wszystkiego dobrego. I wszystkie 76 roczniki. Pozdrawiam i życzę wam miłego dnia. Na razie. Witaj, cieniu. Dobra, powiem tak. Na dzisiaj koniec. Zrobiłem to i tak, powiem wam. Było to, co było, sami widzieliście. Ja jestem zdziwiony, bo powiem wam, że naprawdę tutaj na polu napoleońskim, z tyłu tam i tu wychodziło dużo monet różnych, a to od 8 lat czekałem, aż będzie możliwość, a jak wszedłem, to po prostu, tak jak powiedziałem, było to, co było, także nawet nie wiem, czy z tego będzie jeden film cały. Jak nie będzie, to dokleję. Jak będzie, to już jest i się zaraz skończy. Tyle, nie? Pamiętajcie, że jak wam się podobało, to możecie zostawić nagrodę dla twórcy w postaci tego kciuka w górę, subskrypcji i jakiegoś komentarza. A jak się wam nie podobało, to trudno. Ja was pozdrawiam i zapraszam po prostu do następnego filmu, nie? Albo następnej części filmu. Jeszcze zobaczymy, nie? Także na razie.